Cześć Maciek, słuchaj, dobrze Cię widzę. Jest taki temat. Zgłosił się do mnie klient z takim pytaniem, bo coś tam mu nie działa w analizie nasłonecznienia, no i słyszałem, że Ty ogarniasz Dynamo. I takie pytanie, czy coś tam można w tym skrypcie uszczegółowić? No bo w sumie... Nie no, słuchaj, myślę, że idealnie trafiłeś, bo właśnie poprawialiśmy nasz ostatni skrypt do nasłonecznienia, więc ja myślę, że powinniśmy popatrzeć, chodź tam do mnie, to sobie pooglądamy, jak to tam dzisiaj działa. Klientem Wojtek z tym nasłonecznieniem, właściwie jaki tam był problem? Kwestia taka, że na jakieś tam niestandardowe ustawienie brył tych mieszkań, no i temat jest taki, że chcę przeanalizować poziom zacienienia i nasłonecznienia no, konkretnych miejsc, jakichś tam konkretnych kondygnacji poniżej któregoś piętra. No i takie pytanie, czy można uszczegółowić, tak dostosować do konkretnych warunków projektu, do środowiska klienta, to rozwiązanie. Mhm. Czyli co, sam Revit nie daje rady, żeby to ogarnąć po prostu? No chyba tak, no, po prostu wymagania są troszeczkę większe. Okej, no to wiesz co, powiem Ci tak, my ostatnio doszliśmy już do takiego rozwiązania, które bazuje na Dynamo, czyli no tak naprawdę skrypt, który gdzieś tutaj uzupełnia nam Revita. No i krótko mówiąc, no bierzemy to, co Revit nam daje, to cała mechanika słońca, która jest w programie, czyli to wszystko, co już jest zawarte i co mamy w pakiecie z tym wszystkim. I to, co podejrzewam, że u niego nie działa, na zasadzie po prostu brakuje nam troszkę rozwiązań, żeby zrobić to pod siebie i tak jak mówisz, takie niestandardowe rozwiązania to zawsze rodzą tego typu problemy, więc wystarczy tutaj ustawić sobie podstawowe ustawienia, jeśli chodzi o światło, czyli mamy lokalizację na świecie, to jest oczywiście najważniejsza rzecz. No i później wybieramy sobie konkretne mieszkanie, sprawdzamy na poziomie każdego okna, które nas interesuje i zazwyczaj no, projektant zwykle szybko czuje, w którym miejscu jest problem, nie? Czyli mamy jakieś okno, które akurat jest blisko narożnika odpowiedniego, widzimy, gdzie ten cień się układa. No i też zazwyczaj jest tak, że od jakiejś kondygnacji w górę no, będzie coraz lepiej, wiadomo, tam jest coraz więcej światła, więc sprawdzamy te newralgiczne miejsca. No i tak naprawdę skrypt, tak jak mówiłem, no, wykorzystuje to, co Revit nam daje, ale z czym się nie chcę podzielić na co dzień z użytkownikiem, czyli po prostu mamy to gdzieś tam zagnieżdżone w tle, my tym skryptem wyciągamy tę analizę już konkretnie na potrzeby danego użytkownika. Też dostosowujemy to często ze względu na to, że to tak naprawdę jest spełnienie pewnego warunku, który jest w przepisach, więc tutaj ustawiamy sobie te szczegóły, podstawowe parametry, ilości minut, godziny, od której do której analizujemy i potem po wybraniu konkretnego okna skrypt tutaj sobie krótko przelicza i dostajemy wynik. Czyli na przykład tu na tym konkretnym oknie szukamy przez strefę śródmiejską 1,5 godziny nasłonecznienia. Mamy częściowo od 8 do 9 godzinkę, potem jeszcze 1,5 godziny jest po południu i bez problemu mamy od razu wynik, że spełniamy tak naprawdę warunek. No i tak naprawdę już jest po temacie, to okno jest odhaczone, wiemy, że to mieszkanie spełnia warunki i tutaj nie ma kłopotu. Tak jak mówiłem, wszystko co się będzie działo wyżej automatycznie tak naprawdę jest gotowe. No właśnie brzmi to jak taka spora automatyzacja, w sensie trochę nadumania na początku, ale później można to fajnie ponownie wykorzystać. No ja myślę, że dla doświadczonych osób, które jakby sprawdzają tego typu projekty, tak naprawdę znalezienie tych stref, w których jest problem, bardzo jest łatwe i szybkie i sprawdzenie, czy to się udało, już daje bardzo duży pogląd na to, czy inwestycja ma sens i czy tam nie będzie jakichś dużych problemów. No a propos właśnie deweloperki, dużej mieszkaniówki, jednym z częstszych takich zleceń, takich problemów, z którymi przychodzą do nas też, zwłaszcza deweloperzy, bo to oni od tej strony działają głównie, ale często ten problem jest przez architektów dla nich rozwiązywany, niestety długo godzinną pracą. To jest takie hasło kart mieszkań, czyli materiał, który jest potrzebny sprzedawcy mieszkań w kontakcie z potencjalnym klientem. Czyli tak naprawdę dostajesz tą kartkę ze swoim wymarzonym mieszkaniem, które możesz sobie pooglądać. Ten materiał musi odpowiednio wyglądać, ale przede wszystkim musi być zgodny z projektem. Musi być zaopatrzony w odpowiednie dane, wymiary. No i do tej pory ten proces przebiegał w taki sposób, że no jednak armia
pracowników siedziała i obrysowywała te kształty mieszkań, wrysowywała te drzwi, te wszystkie kanapy, żeby to dobrze wyglądało. Potem liczyli te wszystkie powierzchnie, sprawdzając się 10 razy wstecz, bo przy każdej zmianie w projekcie tak naprawdę zaczynamy od zera i musimy wprowadzać do tych kart różnice. A tutaj mamy model w Revicie, mamy model BIM-owy, który żyje jako projekt, a my już na wczesnym etapie możemy deweloperowi jako projektant zaproponować już pierwsze karty mieszkań, które pokażą, jak to będzie wyglądać. No a przede wszystkim w momencie, kiedy cokolwiek się zmienia poważnego w projekcie, możemy te karty zaktualizować, tak po prostu. No to jest sprzężone z modelem bezpośrednim. Tak, oczywiście. Dlatego tutaj też opieramy się o skrypty Dynamo. Jest cały proces, który jest dopasowany do każdej inwestycji troszkę, ale tak naprawdę opiera się o generowanie pojedynczych widoków mieszkań, czyli mamy jedno mieszkanie na piętrze, drugie, trzecie. Z każdego z nich jest robiony fragment rzutu, który jest rzucany na odpowiedni arkusz, do tego są liczone wszystkie powierzchnie, wyrzucana jest tabela zestawień, czyli to wszystko obok na arkuszu sobie leży. Wszelkie etykiety, podsumowania, nazwy tych wszystkich pomieszczeń, to wszystko ląduje po prostu na tą kartę. No i dzięki temu możemy od razu przekazać, nawet bez udziału często architekta, bezpośrednio w pracy z deweloperem możemy przygotować taki proces, który dla nich wykona te karty. Zarówno współpracujemy z projektantami, z architektami, którzy robią to w ramach projektu, w kontrakcie z deweloperem, jak i bezpośrednio z deweloperem, który nie musi tego zamawiać u architekta, jeśli z jakiegoś powodu jest tak łatwiej. I możemy na podstawie takiego już gotowego modelu coś takiego wykonać. Zgodnie z jego wytycznymi, jakąś tam graficzną potrzebą konkretną. Czyli dostosować w zasadzie do potrzeb konkretnej osoby. Tak, dokładnie. Więc no, wydawałoby się, że to znowu jest bardzo automatyczne. Tu są bardzo wiele różnych usprawnień, ale mimo wszystko trzeba za każdym razem ten proces dostosować trochę do danego modelu. Różnie są budowane te modele. Wiadomo, nie mamy spójnych standardów BIM, które mówią, że konkretnie te drzwi i okna pomieszczenia będą wykonane w ten sam sposób, dlatego zawsze troszeczkę jest pracy takiej przygotowawczej, ale no, oszczędza to setki godzin i tak naprawdę no, bardzo się opłaca. No właśnie tak brzmi, jakby tutaj nam miało taki szeroki wachlarz zastosowań, nie tylko w kontekście czy to na słoneczne, czy tych katalogów. No wiesz Wojtek, a propos takich niestandardowych rozwiązań w Revicie i zastosowania tego, co tu się dzieje, bo wiadomo, wszystko zostało zrobione do projektowania budynków, tego typu sprawy, ale u nas ostatnio z jednym z takich rozwiązań, które było na tapecie, to wymyśliliśmy zastosowanie tej bazy danych, która jest zagnieżdżona w Revicie, czyli tego, co nam daje Revit od strony tego BIM-u, czyli naszej parametryzacji informacji w tle. I stwierdziliśmy, że pracując w Revicie, wszystkie projekty mamy w tym programie, może zorganizujemy sobie ewidencję czasu pracy na tych programach za pomocą elementów w Revicie. Takie timesheety właśnie tutaj wewnątrz naszego programu, czyli krótko mówiąc reprezentacja każdego działania, każdego czasu, który spędziliśmy na danym projekcie jest w formie takiego elementu, takiej kostki po prostu, która się układa jedna na drugiej w odpowiedniej przestrzeni. Mamy dostęp do wielu różnych parametrów, które sobie wymyśliliśmy naokoło, no i przy pomocy tego naszego Dynamo i znowu skryptowania tego, co Revit przechowuje w tle, co możemy wykorzystać tutaj z przodu, robiąc to jakby w sposób taki graficzny i parametryczno-informacyjny, czyli zestawienia, przypisanie konkretnych projektów, konkretnych osób do różnego zadania, przedstawione zarówno właśnie w formie takiej graficznej, czyli możesz sobie pochodzić po takim lesie takich, czy takim bardziej mieście takich budynków, które się zbierają na dane projekty i tak naprawdę pooglądać to graficznie, co jest zupełnie dostosowalne do naszych potrzeb i przede wszystkim widoki dla menadżerów projektów osobne, czyli pewien arkusz, na którym widzimy progres danego zadania, zaplanowany czas, zaplanowane osoby, ale też wydajność samego tego logowania tego czasu. A dzięki tym naszym usługom chmurowym, w których zagnieździliśmy ten projekt, którym jest ten timesheet, wszyscy mają do tego dostęp w różnym jakby stopniu, nie musimy też otwierać Revita natywnie. Odpowiednie osoby w firmie mogą sobie wejść i po prostu przez chmurę, przez te widoki, które tam im udostępniliśmy, pozaglądać do tych wszystkich danych. Czyli takie faktycznie szerokie zastosowanie, nie tylko techniczne, ale też bardziej też takie kadrowe. Tak, takie bardzo menadżerskie, no ale takie niestandardowe zastosowania, no to są właśnie te takie
kwiatki w naszej pracy i bardzo lubimy zastosowania, które są, wykraczają poza takie normatywne jakieś tam zastosowania szablonowe. To często jest odpowiedzią na jakieś problemy od klientów, ale też staramy się być kreatywni i różne pomysły wdrażamy. Ja na przykład kiedyś usadzałem gości na własnym ślubie właśnie w Rewicie, ze względu na to, że tam się czułem dobrze i sobie poustawiałem też elementy rodziny, Rewit, te sprawy, to wszystko się, myślę, bardzo dobrze łączy i tutaj wszystkie te elementy mogą się spotkać w jednym dziwnym miejscu, ale... No tak, potrzeba matkę wynalazku. Dokładnie.